Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w Ameryce komuniści amerykańscy używają komunii świętej no, jako broni politycznej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dlaczego używają? No bo otrzymanie pójście do kościoła i przyjęcie komunii świętej, no to jest wielka sprawa. No a teraz ateiści, komuniści, albo w każdym razie ludzie, którzy nie za bardzo wierzą w naukę kościoła, chodzą do kościoła, walczą z kościołem, no i spodziewają się, że sami mogą decydować, czy powinni dostawać komunię, czy nie. No, religia w Ameryce jest dosyć, była popularna, no i cały czas jest popularna. Teraz, parę lat temu, mniej niż połowa deklaruje się, że jest religijna. Coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, do zborów protestanckich. Ateizacja następuje w galopującym tempie. To jest moralność cała. Cały ten rezultat, co się dzieje w sumie w Ameryce na dzień dzisiejszy, no to jest ateizacja. To jest ateizacja, to jest niezrozumienie, co jest dobre, co jest złe. Niezrozumienie tego, co ludzie powinni robić, czego nie powinni robić. No i to komunistyczne pompowanie w ramach równości, no to doprowadza do tego, że transwestyci teraz wygrywają z kobietami. Także Kościół katolicki, który w zasadzie propagował równość kobiet względem mężczyzn, to teraz nowocześni lewacy doprowadzili do tego, że osobnicy z chromosomami XY, czyli biologiczni faceci, no, uważają, że mogą startować w zawodach żeńskich. No ale to tak już na dygresja taka mała. Komunia święta, biskupi w Ameryce, Biden, no i Ameryka. W Ameryce w 1962 roku w Nowym Orleanie jeden z arcybiskupów Luizjany, no to wstrząsnął tamtym stanem, wstrząsnął Luizjaną, dlatego że najpierw zadeklarował, że katolickie szkoły mają się integrować, czyli że czy czarni, brązowi, biali mają siedzieć w jednej klasie w szkołach katolickich. No i później trzech polityków walczyło przeciwko niemu. Nie chcieli tej integracji, nie chcieli tego zniesienia, rozdzielenia rasowego. No, do tego stopnia, że on zrobił ekskomunikację, czyli wyłączenie, no to nie jest wyklęcie, no, ale to jest wyłączenie z kościoła katolickiego. No i oni w rezultacie, w ramach rewanżu, no to zaczęli walczyć o to, żeby wszyscy ci politycy zaczęli walczyć, żeby ukarać go i zaprzestać jakiejś pomocy stanowej dla szkół katolickich. No, szkoły katolickie powinny dostawać tyle samo poparcia, to co uzyskują szkoły publiczne, no bo w zasadzie wszyscy ludzie płacą te same podatki. Jeżeli podatki idą na szkoły państwowe czy stanowe, no to politycy nie mogą zabraniać wydawania tych pieniędzy na szkoły z wyboru rodziców. No ale tak to było. To jest ważna sprawa, 1962 rok, no zapomniana przez wielu Amerykanów i nieznana w sumie przez większość Polaków, szczególnie w Polsce. No i to teraz była konferencja biskupów katolickich. No i oni się zastanawiali, jak zareagować na działania Bidena, bo Biden się deklarował, że jest katolikiem, no ale on jest bardzo za skrobankami, za wyborem skrobanek. I katolicy biskupi nie wiedzą, jak się zachować.
względem tego, co Biden reprezentuje jako katolik, czy jako, jak się zachowuje jako katolik, zatrzymanie komunii przez księdza, czy przez biskupa, przez to, że ktoś deklaruje taki czy inny z punkt widzenia na skrobanki, bo Bidenowi odmówiono. Jeden z księży odmówił Bidenowi lata temu, kiedy on jeszcze nie był prezydentem. No jest odmówienie jest w miarę, no ma podobne takie konsekwencje czy oddźwięk tego, co ten biskup zrobił w 1962 roku z tą integracją szkół i to wszystko no, prawda teraz się formuje, czy to zrozumienie religii formuje się wśród ludzi i ludzie katolicy patrzą, jak to się wszystko rozwinie. Eucharystia papież to tłumaczył, że to nie jest cena za idealność, tylko że to jest pożywienie, no i że to jest lekarstwo dla ludzi słabych. No także, że wszyscy ci, tyle tylko trzeba pamiętać, że ludzie słabi, no to nie podpuszczają, nie prowokują całego systemu, tak jak zagorzali politycy, demokraci, socjaliści, że oni po prostu prowokują, no i wymagają uzyskania tego. Trzeba pamiętać, że musi być przyznanie się do winy, musi być skruszenie, muszą żałować, pokuta ma być i tak dalej. No to według, żeby uzyskać Eucharystię, sakrament święty, no to są pewne stopnie, które trzeba wypełnić. Komuniści mówią, że po prostu muszą dostać to jak jakąś tam kanapkę. Jeżeli Eucharystia ma pomóc grzesznikom, no, ale grzesznik jednak musi wykazać skruchę. Jeden z polityków z Kalifornii, no to katolik, deklarowany katolik, no to w zasadzie odpowiedział na Twitterze, jak buntownik. On odpowiedział na Twitterze, że nie będzie wyrażał skruchy, nie będzie żałował za to, że popiera skrobanki. No i w zasadzie to podskoczył i mówi, niech spróbują nie dać mu komunii. No to nie jest postawa słabego człowieka, to nie jest postawa jakiegoś wiernego katolika, to nie jest postawa człowieka, który jest dobrowolnie w grupie katolików. Tam nikt go nie zmusza, żeby był katolikiem. Może odejść w najszybszym czasie, kiedy chce. Także to jest taki formalny, publiczny w zasadzie bunt przeciwko Kościołowi, z którym nie musi się utożsamiać, tak? No nikt nikogo za włosy do kościoła nie ciągnie. No i to jest ciekawe, to jest to, że to bardzo dużo katolików to w ten sposób robi. Bardzo dużo katolików patrzy na tą sprawę z perspektywy 50 lat decyzji Sądu Najwyższego w sprawie skrobanek, kiedy to był tak zwany Roe versus Wade, kiedy skrobanki zaczęły być dopuszczalne. No i komuniści, socjaliści i katolicy mówią, że w zasadzie te 50 lat decyzji Sądu Najwyższego, no to wygrywają w dyskusji z tym ponad 2000 lat naukami Kościoła katolickiego, które ma tam, każdy powinien mieć jakieś tam zrozumienie biologii, medycyny, sprawiedliwości, no i moralności. Kościół katolicki rozpoznaje naukę w tym sensie, że płód w ciele, w brzuchu kobiety, no to już jest stworzenie boskie, to już jest człowiek. No i naucza, że w zasadzie płód ma podobną godność i wartość, tak jak każdy człowiek,
każdy z nas, kto teraz mnie słucha, no to ma podobną wartość. W wielu stanach przepisy są takie, czy regulacje, że skrubanek nie można wykonać w tym momencie, kiedy można usłyszeć bicie serca. No to już jest około 12-13, czyli 1/3 ciąży. No są różne regulacje, no ale to są tam minimalne czy maksymalne. W niektórych stanach w Ameryce no to chcieli wprowadzać prawo, że skrobanka może być 1 godzinę po opuszczeniu płodu ciała kobiety. No jak już jest opuszczone ciało kobiety, no to już jest po urodzeniu, no tak, także to nie jest już płód, tylko to już jest fizycznie. No ale to robili w celu po prostu pozwolenia dla tych operatorów, czy tych kobiet, które urodziły, żeby zniszczyć te dziecko. No konsekwencje jakieś takie duchowe i medyczne za skrobanki w tym okresie, no to są nieprawdopodobne. Święty Paweł wyjaśniał, że ktoś, kto przyjmuje Eucharystię bez takiej wiary, no to popełnia grzech. No i to większość normalnych ludzi, no to patrzy się na swoje życie i decyduje, biorę Eucharystię, czy nie biorę, bo jest to jakaś taka wartość. W Ameryce to już to zaginęło. W Ameryce to po prostu ludzie całymi rzędami wychodzą i biorą, no ale nauka Kościoła katolickiego oficjalna jest taka, że jednak trzeba wyspowiadać się, mieć tą skruchę, mieć te odżałować, mieć tą pokutę. No to jest czyste reguły gry, jeżeli można powiedzieć tak po sportowemu. I teraz, jeżeli tak jak się rozmawia z katolikami, którzy popierają bardzo mocno te wszystkie, szczególnie politycy, te skrobanki, no to jest naruszenie. To jest naruszenie nauki Kościoła katolickiego. No i wtedy wymaganie, żeby dostać Eucharystię, no to jest bardzo dosyć wredne. Traktowanie mszy jako jakiejś takiej rozrywki, no to każdy to traktuje, no ale musi być tam jakaś część zrozumienia, po co się idzie do tego kościoła. To nie jest tylko po to, żeby po mszy pogadać albo żeby wziąć Eucharystię. To jest coś, co trzeba samemu określić, to samo zdecydować się, co robić. No i ta Eucharystia i ciało Jezusa i te wszystkie sprawy teologiczne katechizmu, no trzeba się trochę zastanowić, co to nie jest teraz temat na takie moje pogadanki, pogaduszki wolne, z wolnej ręki i tak na szybko, no ale jednak publiczne popieranie, będąc politykiem, i publiczne popieranie skrobanek głośno, no to naprawdę ci politycy powinni sobie już odpuścić chodzenie do kościoła, no a szczególnie odpuścić sobie podchodzenie, żeby brać Eucharystię. No to jest w Polsce, no to jest ten kretynizm tych polityków, że rozwodzą się, no nie rozwodzą się, no bo Kościół nie ma rozwodu, tylko ma unieważnienie, no ale biorą ślub kościelny po tym, jak mieli jedną żonę, mieli dzieci i całe to małżeństwo jest unieważnione z jakichś tak powodów, nie wiadomo przez kogo, jak, kto to wszystko podpisywał. Wymyślają. No, w okresie międzywojennym no to brali śluby kościelne. No jeżeli brali ślub kościelny, no to tylko w kościele, a później to brali śluby w jakichś tam zborach protestanckich, czy się przechrzcili
wymyślili, czy przełożyli. No to w Polsce to jest wstyd i hańba. No ci politycy, którzy to robią, no to nie wiem z jakiego powodu. No i szczególnie to jest to, że to faceci po 50, po 60 biorą te młodsze kobiety o 20-30 lat i nie wiadomo, czy to te kobiety i tak żądają, dwa razy są młodsze i żądają ślubu kościelnego. No wstyd, obciach i idiotyzm, bo po prostu po cichu powinni już żyć, cokolwiek im się życie tam ułożyło, no to już sobie mogliby odpuścić tą ceremonię. No ale Biden chodząc właśnie do tej Eucharystii, ci wszyscy inni politycy, no to są prowokatorzy, to są w sumie komunistyczni prowokatorzy. Innymi słowy, to jest to, że katolicy, no jeżeli ktoś odmówi podania Eucharystii, no to tylko dlatego, że to jest przeciwko naukom. Także komuniści to postawili kota ogonem i teraz wszyscy ci postępowi socjaliści to krytykują, że Eucharystia jest upolityczniona i że Eucharystia jest zamieniona w broń. No ale od czego to się zaczyna? To się dzieje przez to, że są akcje tych prowokatorów. To nie jest to, że to jest dopiero reakcja. To jest reakcja biskupów, to jest reakcja wierzących katolików. No i to, że mają odmawiane, no to w sumie ma to sens. Biskupi w czerwcu ogłosili, że przyszykują taki wstępny dokument, jak to z tym, co robić z Eucharystią. Jeden z reprezentantów w Kalifornii, Jared Huffman, no on nie mieszka w Izraelu, tylko w Kalifornii, no to jest taki zagorzały, notoryczny ateista, no to on powiedział, że jeżeli biskupi upolityczniają Eucharystię i jeżeli biskupi zamieniają Eucharystię w broń, no to trzeba będzie zrobić, odłączyć, zabrać w sumie uprawnienia podatkowe kościołom. No i to jest właśnie taka ciekawa sprawa, że to znowu jest postawione na głowie, bo to zwolnienia z podatków, no to są dla instytucji religijnych, no to są po to, żeby właśnie nie było żadnych presji politycznych, bo jeżeli byłyby presje polityczne, to politycy mogliby dawać 2% opodatkowania, 3% czy 15%, mogliby cisnąć, a jak nie ma, jest zero podatku na instytucje wyższej użyteczności publicznej, no to wtedy jest prawdziwe takie rozdzielenie państwa od kościoła. Jeżeli byłyby jakieś podatki, jakiekolwiek podatki dla kościoła, no to wtedy jest ta presja polityczna i Kościół by musiał coś robić, co politycy każą. No i teraz właśnie komuniści chcą to zrobić. Chcą po prostu zmusić instytucje religijne, żeby się poddawały. Teologia i całe to spojrzenie na skrobanki, miliony Amerykanów. No to dlaczego tak się stało? No dwie generacje, 40 lat Amerykanów zostało pozbawione wychowania czy wykształcenia w jakiejś idei religijnej. To wszystko się rozwodniło, to wszystko zaginęło, te podstawowe moralne i sakramentalne zrozumienie zniknęło. Ludzie nie wiedzą, co jest dobre, co jest niedobre. No i trzeba to w zasadzie wrócić do podstaw, żeby zrozumieć, żeby to wszystko się nie rozpadło kompletnie. Ten przykład tego biskupa w 1962 roku to jest dobry przykład. Zintegrował te szkoły katolickie.
No i teraz te podejście do Eucharystii nie tak jak do, że to jest jakieś ciastko czy kawałek wafelka. No to jest ważna sprawa. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Dziękuję konserwatystom, że wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Wszyscy socjaliści, zacznijcie głosować na normalnych.